Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, Czesi Czoma Wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Wilanów. Tym razem znajdujemy się obok ulicy Puławskiej, skąd będzie ruszać właśnie cały tramwaj w kierunku Wilanowa. Za chwilę Wam się wyświetli właśnie w tym momencie projekt przebudowy całego węzła przy Puławskiej. Jest to wielopoziomowy węzeł, na temat którego osobny materiał mógłbym zrobić, dlatego też o nim nie będę dużo mówić. Jak ktoś potrzebuje, to możecie sobie wstrzymać film w tym momencie przed chwilą i zobaczyć, jak to wygląda. Co jest ważne, my tutaj w ramach tego filmu będziemy się przemieszczać z drona głównie, jednakże w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, nie ma pozwolenia jeszcze na latanie dronem, ponieważ jest to blisko Sejmu i innych prezydenckich obiektów, dlatego mamy ujęcie, jak jeden na monocyklu elektrycznym tutaj zjeżdżając właśnie spacerowo do głównej części tramwaju do Wilanowa. Przy okazji w międzyczasie będziecie widzieć również projekty, jak będzie mniej więcej wyglądać torowisko tramwajowe wraz z przebudową całej tutaj infrastruktury. Ale dobrze, dosyć jeżdżenia, czas na latanie. Przystanek spacerowa, który będzie się znajdować w tym miejscu, jest budowany oczywiście tylko i wyłącznie całkowicie w ramach inwestycji tramwaju do Wilanowa. Nie w ramach tramwaju do Gagarina, to jest zupełnie oddzielna inwestycja, o której możecie więcej się dowiedzieć w filmie, który teraz macie link w opisie i kartę. Ale lecimy dalej, bo tutaj całkowicie się zmieni ulica. Zaczynając od tego, że jak zjeżdżaliśmy z podstawowym, aktualnie mieliśmy około 2 pasów w każdą stronę. Po przebudowie w jedną stronę będzie 1 pas, a w drugą stronę będą 2 pasy, no a pośrodku torowisko tramwajowe i jeszcze z boku będzie ścieżka rowerowa. Nie pasy rowerowe, a ścieżka rowerowa. Ale jedziemy sobie tutaj dalej, żebyście mogli mniej więcej zaobserwować, jak to wszystko tutaj się znajduje. Przewijanie mapy jest, bym powiedział, w miarę dokładnie tak jak lecimy dronem, więc możecie sobie na spokojnie zobaczyć, gdzie co i jak. Przystanek Dolna. Tak będzie wyglądać mniej więcej w tym miejscu i przystanki, które Wam tutaj pokazuję już faktycznie, są docelowymi przystankami tramwajowymi. Ich lokalizacje i te, które są pominięte autobusowe, to oznacza, że faktycznie będą pominięte, ponieważ tutaj będzie realizowany tramwaj szybki. Czyli nie będzie to dokładnie wyglądać tak samo jak z tramwajem, który po prostu jedzie i się zatrzymuje na wszystkich przystankach. On tutaj pomija niektóre przystanki po to, żeby szybciej dojechać do celu. To mamy kolejny przystanek, właśnie ciekawy i co ważne, tutaj warto zaznaczyć o tym, wszystkie kładki, które są na trasie tramwaju do Wilanowa, będą rozebrane i zlikwidowane. Ale też tutaj zwróćcie uwagę podczas tego filmu, iż większość tych tras jest na Mokotowie, więc de facto dużo bardzo tutaj zyskuje Mokotów Dolny, który dostanie bardzo dużą ilość trasy tramwajowej. Następny przystanek tutaj macie Idzikowskiego, w ciekawym miejscu znajdujący się daleko tutaj od faktycznego węzła przy torze Stegny, przystankowego węzła. Nie będzie zupełnie z tym połączony, może i nawet dobrze. Ogólnie tutaj jak zwrócicie na schemat z boku, który się przejawia, to tam w międzyczasie jest raz zielone torowisko, a w niektórych miejscach jest wspólna trasa tramwajowo-autobusowa. Dosyć ciekawe rozwiązanie, ale dosyć miejmy nadzieję, że będzie dobrze to komunikować, żeby faktycznie dobrze była tutaj prowadzona wymiana pasażerów pomiędzy autobusami a tramwajami i aby te dwa środki transportu tutaj się razem ze sobą uzupełniały. Może trochę informacji na temat samej trasy tramwajowej. Tramwaj do Wilanowa to jest 7,4 km planowanej trasy, 16 nowych peronów przystankowych, 30 minut do mniej więcej centrum się dojedzie, ponad 11 km zielonego torowiska i 488 zasadzonych nowych drzew. Tak, żebym powiedział, że naprawdę całkiem na bogato będzie to wszystko wyglądać. Oj, przepraszam. Tutaj za chwilę dolecimy do kolejnego węzła tramwajowego. Jak zaraz zetkniecie sobie tutaj na schemat, to będziecie widzieć, że jest odjazd w bok, w prawo, czyli dokładnie w kierunku zachodnim. Tego rozjazdu na razie nie będzie budowanego, ponieważ tramwaje warszawskie nie mają na razie pieniędzy na budowę tej odnogi w kierunku tej pętli. Najprawdopodobniej to powstanie, nie wiemy jednak po prostu w jakim czasie, ale jest to również ważna pętla tramwajowa, do której faktycznie te tramwaje będą mogły dojeżdżać jednokierunkowe, bo do Wilanowa tylko i wyłącznie, zarówno jak do Wilanowa, jak i Gagarina, czy również na przykład na Winnicę, te tramwaje będą mogły dojeżdżać tylko i wyłącznie dwukierunkowe, ponieważ nie posiadają pętli pełnoprawnej, gdzie mogą sobie
zakręcić. To mamy przystanek tutaj może powstać, ale niekoniecznie. Przystanek rezerwowy, jest zaplanowana na niego rezerwa, jak widzicie tutaj na schemacie, więc możliwe, że powstanie, nie jest to po prostu przesądzone jeszcze aktualnie w 100%, więc zobaczymy po prostu, czy będą na to pieniądze i czy mieszkańcy wywiodą odpowiednią petycję, aby on tam się pojawił. Następny przystanek, Nałęczowska, znajdujący się tutaj na już granicy Wilanowa i Mokotowa, więc powoli zmieniamy dzielnicę i będziemy się tutaj zmieniać dalej, przejeżdżać oczywiście. Co do budowy, na pewno jesteście ciekawi, kiedy faktycznie rozpocznie się budowa tejże inwestycji, tej trasy. No to już jest najbliższy czas, naprawdę. Co do tego wiemy tyle, że ma się rozpocząć to wakacje. Ja z takich bardziej technicznych rzeczy wiem, że to będzie najprawdopodobniej, no na pewno nie podczas mojego wyjazdu, gdzie teraz jestem w Gdańsku i to jest najbliższy tydzień jeszcze, jak wy to oglądacie, więc najprawdopodobniej przełom lipca, sierpnia, ewentualnie w sierpniu rozpocznie się już faktycznie pierwsze prace, oczywiście tam jakieś z przekładaniem sieci, kanalizacji i innych rzeczy, komunikacji i tak dalej, wszystkich rzeczy, które są pod ziemią, aby później móc budować dalej tramwaj, więc to jeszcze chwilę potrwa. Wilanowy, zwróćcie uwagę na schemacie, że jest dużo wyciętych elementów jezdni, które po prostu nie są zaznaczone. Jest to dlatego tak, ponieważ tam nie będzie żadnych prac modernizacyjnych. Jezdnia tutaj jest w miarę całkiem dobrym stanie, ścieżki rowerowe również. A dzieje się to dlatego, ponieważ całe miasteczko Wilanów było przygotowane pod to, że tu będzie tramwaj i rezerwa pośrodku drogi została pozostawiona w taki sposób, aby na spokojnie dało się tutaj wstawić torowisko tramwajowe, dzięki czemu właściwie tutaj dużo nie trzeba zmieniać. Trzeba wstawić przystanki, torowisko tramwajowe, ale układ drogowy w większości pozostanie bez zmian i to jest według mnie bardzo duża zaleta akurat w tym rejonie. Więc większe pytania tutaj będą przy skrzyżowaniach, a co do samej drogi nie będzie takich problemów. Też zwróćcie uwagę, że od dawna już tutaj było widać świątynię Opatrzności Bożej i ona jest faktycznie na wprost tej całej drogi, więc idealnie się tutaj wkomponowuje. Przystanek świątynia Opatrzności Bożej, nie tak jak w poprzednim filmie, gdzie faktycznie to był mój błąd, to nie było specjalnie wstawione, ale wyszło jak wyszło. No i za chwilę ostatni przystanek tramwajowy. Tutaj na pewno domyślam się, że większość z was sobie zrobi pauzę i będzie oglądać, jak to dokładnie wygląda. Bo te schematy, które ja wam pokazuję, chyba nie są jeszcze opublikowane. Ja mam tutaj je właśnie od rzecznika autosowego tramwaju warszawskiego, dzięki czemu mogę to pokazać wszystko, abyście wiedzieli po prostu, jak będzie wyglądać inwestycja ostatecznie. Nie wszystko, co wam pokazuję tutaj na tym schemacie, jest ostateczne. Niektórych to zjazdów nie będzie na trasie, co były takie krzyże okołkowe, to ich nie będzie tam, niektórych przy spacerowej na przykład coś takiego było, ale cały węzeł tutaj na końcu przy Blanieckiego będzie tak, jak tutaj widzicie na mapie, będzie pokazane. Zwróćcie uwagę, jak tutaj wygląda ten cały węzeł przesiadkowy i do zjazdowy dla tramwajów. Naprawdę to będzie niesamowity hub przesiadkowy. Trzy linie tramwajowe w teorii będą mogły tu kończyć trasę, a co jest ważne, to będzie jeden z nielicznych miejsc poza Gagarina, gdzie będziemy mieli przystanek tramwajowy tylko i wyłącznie dla tramwajów dwukierunkowych. Mało tego, będzie to przystanek wyspowy na środku torowiska, więc po bokach będziemy wsiadać do tramwajów. Jak już faktycznie inwestycja powstanie, to będę wam mógł lepiej to trochę przedstawić lub będzie budowa, bo domyślam się, że nie jesteście na razie sobie w stanie wybrać tego. To mniej więcej jakbyśmy jechali metrem. Raz z jednej strony wsiadamy, raz z drugiej strony wsiadamy. I właśnie tak to tutaj będzie wyglądać. Oczywiście plany są, że to tramwaje stąd pojadą jeszcze dalej, ale to jeszcze trochę potrwa. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej informacji na temat tramwaju kierunek Wilanów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. To dużo da, bo ten film bardzo dużo mi czasu zajął, żeby go przygotować. I zapraszam na moją grupę na Facebooku Co tam u tramwajów warszawskich, gdzie rozmawiamy o tym, co się dzieje i jak wyglądają inwestycje okiem mieszkańców. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. No... Niedługo się widzimy. Cześć!